Lista sztafet, które zobaczymy w pierwszym biegu na torze szóstym SKL-a Sopot w składzie wspominany przez Bartka Kubacki, Agnieszka oraz Mateusz Zakrzewscy, Marta Królak na torze piątym MKS MOS Wrocław, Blanka Walków, Jakub Szarapo, Zofia Kadyło, Gabriel Stopa, AZS KU Politechniki Opolskiej w składzie Franciszek Danków, Alicja Lach, Szymon Łysiak i Maja Kleszno. A więc wieloboistkie na ostatniej zmianie wystawiają Opolanie. Mateusz Kazimierczyk, Nikolaj Jeleniewicz, Maciej Janicki, Anastazja Kuś, AZS UWM Olsztyn. Bardzo mocna sztafeta. Tor drugi, Antonina Nowak, Mikołaj Markowski, Martyna Grzegorzek, Gabriel Gnus, w zasadzie w tej odwrotnej kolejności. Zacznie Gnus, później Grzegorzek, później Markowski i zakończy to Nowak. Faworyta nie jestem w stanie tutaj wskazać. Zawsze tak. To jest gdzieś jakaś losowość. To stosunkowo młoda konkurencja. Tutaj rekord Polski 3:40:39 MKL-u Jarocin z mistrzostw w Toruniu 2 lata temu. No i patrzymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Na razie widzimy, że MKS MOS Wrocław skupił się na torze szóstym na SKL-a Sopot. Natomiast Olsztyn goni Opole i w zasadzie już olsztyńska sztafeta, gdzie na pierwszej zmianie biegnie Mateusz Kazimierczyk, jest już na drugim miejscu. Antoni Kubacki na razie prowadzi. Dwa okrążenia oczywiście, jeżeli chodzi o każdą zmianę. Teraz czas na żeńską część, a więc druga zmiana. Olsztyn będzie prowadzić po pierwszej zmianie. Mateusz Kazimierczyk przekazał pałeczkę w tej chwili Nikoli Jeleniewicz. A w SKL-a Sopot, który jest na drugim miejscu, jest Agnieszka Zakrzewska. I na razie tak to wygląda. Chociaż Sopocianka może czuć oddech już na plecach MKS-u MOS Wrocław, ponieważ tam biegnie Zofia Kadyło. SKL-a Sopot w zeszłym roku brązowy medal z czasem 3:43:43. Kadyło już przegoniła właśnie Agnieszkę Zakrzewską. A przypominamy, że na trzeciej zmianie w zespole z Wrocławia biegnie właśnie Jakub Szarapo. I może to być po części jakiś game changer. Ale na razie na prowadzeniu wciąż AZS UWM Olsztyn. Nikola Jeleniewicz przekazała już pałeczkę. No właśnie, no, człowiekowi, który ma okazję trochę zrewanżować się za to niepowodzenie wcześniejsze, że był w finale B, a więc Maciejowi Janickiemu, goni go, jakby jutro miało nie być, rekordzista na dystansie 300 metrów. A więc Jakub Szarapo. Janicki bardzo dobrze się trzyma. To była świetna decyzja, żeby jemu dać akurat tę trzecią zmianę, jakby wiedzieli, że to Kuba Szarapo będzie biegł na trzeciej zmianie. SKL-a Sopot spadł już na miejsce czwarte. Opole jest trzecie, tam biegnie Szymon Łysiak. Natomiast my się zajmijmy już ostatnią zmianą, którą w tej chwili wykonuje zespół z Olsztyna. A tam biegnie Anastazja Kuś. Też świeżo upieczona mistrzyni. Wrocław natomiast ma na zmianie w tej chwili Blankę Walków. Anastazja Kuś jakby trochę magazynowała siłami na potrzeby tych dwóch okrążeń, a w zasadzie w tej chwili już 200 metrów, które jej pozostały. Mocno dała z siebie Walków, ale być może to będzie ją jeszcze kosztować. Anastazja Kuś jest na przeciwległej prostej. Wciąż utrzymuje tak średnio
50 metrów przewagi nad Walków. Ciekawie dzieje się natomiast też na miejscu trzecim, bo Sopot wychodzi teraz na prowadzenie, ale tym będziemy się zajmować później, ponieważ widzimy, Walków już traci dużo do Anastazji Kuś i zwycięstwo AZS-u UWM Olsztyn w tym pierwszym biegu rozstawnym MKS MOS Wrocław na miejscu drugim i finalnie to SKLA Sopot na miejscu trzecim. Tam biegła na ostatniej zmianie Marta Królak, która no pojedynkowała się z wieloboistką. Mają kleszno czas AZS-u UWM Olsztyn. 3 minuty 40 sekund i 61 setnych MKS MOS Wrocław. 3:48:15 SKLA. 3:50:33 Opole na miejscu czwartym. Start Długołęka nie zmieścił się poniżej 4 minut. Blisko tego rekordu Polski AZS UWM Olsztyn, czyli wicemistrzowie z Torunia sprzed 2 lat.